Siemanko widzowie, z tej strony Ijigen, a wraz ze mną będzie rozmawiać Baktek TKD, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dokładnie tak, to jest oczywiście odcinek. Porozmawiamy o odcinek specjalny, ponieważ to nie jest jakby odcinek, teraz to powinien być odcinek czwarty, czyli taki ligowy itd., itd., ale przez to, że to nie jest jakby odcinek czwarty, a odcinek specjalny, będziemy rozmawiać o innych rzeczach. Wciąż związanych z ligą, ale będziemy się nie skupić o takich czystych statystykach, o wynikach, tak, o graczach, tylko bardziej inaczej na to spojrzymy po prostu w tym odcinku. Dokładnie tak i mam nadzieję, że będzie się dobrze tego słuchało. Na pierwszy początek chciałbym omówić temat smurfingu, jak to wygląda ze strony organizatora, czyli w sumie z naszej strony. To tak, może zacznijmy od tego, że niektóre osoby się dziwiły, pisały do mnie, że dlaczego usuwamy na przykład całą drużynę, a nie tylko jednego zawodnika. Jest tutaj wiele współczynników, dlaczego tak się dzieje. Jeśli jedna osoba z drużyny okaże się smurfem, to okej, możemy ją usunąć. Tylko że jeśli drużyna, cała drużyna, czyli czwórka, czy tam, nie wiem, top lane, tak, powiedzmy, że support był, że był smurfem, tak, to top, jungla, mid i AD carry wiedział o tym, że jakby ma tą wyższą rangę, to niestety musi usunąć całą drużynę. A skąd możemy widzieć, że na przykład cała drużyna wie o tym koncie, na przykład, nie, o tym smurfingu tej osoby, a przez to, że no, jak wiemy, jakby jest historia gier. I że czwórka, jakby konta, które grają w lidze, grają też jakby z tym kontem, które smurfuje. Tak, że mamy po prostu jedno konto z wyższą rangą, tak, i czterech zawodników cały czas na przykład gra jakieś flexy albo screamy, tak, z tym graczem, a nie z tym kontem wpisanym w naszej lidze, tak jakby, więc no tutaj to jest wręcz oczywiste, że no tak, wtedy albo jakieś talmody czy coś też można tak poznać. No i tak, to właśnie tak wygląda, że, bo sorry, bo właśnie tak to wygląda, że właśnie wiesz, jakby osoby piszą do mnie i jakoś się też tymi do nas tak piszą ogólnie do administracji, że nie usuwajmy całej drużyny, nie usuwajmy. Ale jeśli faktycznie cała drużyna wiedziała o istnieniu tego konta i wiesz, no nic jakby z tym nie robiła, bo może być sytuacja taka, że ktoś wyda te konto, przykład powiedzmy, że właśnie ten support jest, support jest tym smurfem, tak? I że top lane by wydał tą osobę, że jest smurfem, to wtedy tylko usuwamy tego zawodnika. Oczywiście wiadomo, wtedy by każdy napisał, że o 60, tak, wydał swojego i tak dalej, i tak dalej. Ale tak to właśnie działa. Jeśli cały zespół przed jakby dopiero by się dowiedziało, tak, że o, ma jakiś drugi kontakt, i tak dalej, by nam to zgłosiło, to okej, wtedy tylko usuwamy gracza, tak, ale jeśli nic nikt nie mówi i nagle się dowiemy tak randomowo od kogoś, kogokolwiek, jakieś inne osoby, po prostu sprawdzamy to, tak? Ze strony trzeciej, tak. Tak, no, ze strony trzeciej albo po prostu sami to sprawdzamy, jeśli coś tam naszemu budzi podejrzenia, tak, po prostu. Tak. No więc to już niestety nie przychodzi. Taka drużyna musi, aż zaznaczę, że musi być usunięta całkowicie, a nie tylko graczowo, nie? Jeśli tym jednym graczem, bo też mogą być sytuacje takie, że osoba, która smurfuje i usuniemy tą osobę, wejdzie sobie jakieś drugie konto, nie? W sensie drużyna jakby da drugie konto temu zawodnikowi i ciągle będzie smurfować, więc jakby to mija się z celem, z całym pojęciem tego wszystkiego, więc tak chciałem tylko tak sprostować tak krótko, ponieważ no wiem, że sporo osób do mnie pisało o tym i tak to właśnie wyglądało. To też jakby bo były też były też głosy. Głosy, tak, też były głosy, że jeśli chodzi o
o moje mówienie, w sensie też do mnie pisały osoby, że nie powinien komentować, nie powinienem w ogóle mówić. No, ale tak, wiesz, bardziej krytykujący, w sposób krytykujący mnie. Nie przyszedłem tam jakimś tam takim odczuciu obraźliwym w stosunku do mnie, tylko mnie tak krytykując. I oczywiście zgadzam się z większością z tych właśnie komentarzy, bo faktycznie no, nie jestem najlepszym komentatorem, czy jakimś dobrym człowiekiem, w sensie takim, który płynnie rozmawia, tak, nie powtarza i tak dalej słów. Nie jestem taką osobą, ale to, co mogę obiecać, to, że mogę już nie komentować jakby meczy, albo tak tylko sporadycznie się pokazywać w jakichś powtórkach czy takim stylu. Ale niestety, no niestety dla niektórych osób, które muszą mnie słuchać, albo no wiadomo, to porozmawiajmy, jest taka sytuacja, że muszą być jakby dwie osoby. Dyskutować na jakieś różne tematy. Tak, to jest bardziej dialog niż monolog, Tak. więc. I problem polega na tym, że osoby, które muszą być tutaj, porozmawiamy, muszą być osobami, które no, mają czas, tak? W sensie, no na przykład my mamy dość sporo czasu, tak? Ogólnie jesteśmy często w nocy, czy tam po południu, czasami jest tak właśnie rozmawiamy właśnie. Wieczorami jakoś No. tak, jak nagrywamy po prostu. No, dokładnie tak, nie? Więc a niektórzy na przykład taka osoba, która właśnie robi, nie? Ma dużo czasu, na przykład robi, nie? Komentator. Ma sporo czasu, ale nie w każdej godzinie jest dostępny. A my właśnie, no, my jesteśmy w każdej dla tych osób, bo jesteśmy organizatorami, tak? Tutaj ligi. I tak to właśnie wygląda. I zastąpienie mnie, jakby w porozmawianiu, będzie dość trudnym. Jest dość dużą, trudną rzeczą. To jest fakt, że musi być osoba, która ma tyle samo czasu co ja i I też ogląda przede ligę. wszystkim tak dobrze zna ligę, tak, to prawda, że tak naprawdę tak bo nawet komentowanie, ja też siebie nie uważam za takiego wybitnego komentatora, powiedzmy, że takiego, żeby jak wejdę sobie na mecz i jakiś skomentuję, to jest po prostu taki okej komentarz, nie taki powalający, ale taki, że po prostu da się słuchać, tak, takie są moje odczucia przynajmniej i tak też słyszałem, tam w jakiejś SV lidze czy jakiejś Herb lidze. No i propos tego porozmawiajmy, to tutaj największym problemem jest to, że tak naprawdę no prawdopodobnie my właśnie z IGN-em najbardziej znamy tą ligę, jeśli chodzi o różne mecze, o zawodników, o jakieś tam ciekawostki, memy i tak dalej, że tak naprawdę chodzi też o samą merytorykę tych wypowiedzi w tym porozmawiajmy. Musi to być też osoba nie tylko, że tak powiem, z dobrym głosem, z dobrymi predyspozycjami, tylko przede wszystkim musi znać się na lidze. No i też kwestia dyspozycyjności czasowej. No, to prawda, to prawda. No, tak to właśnie wygląda, więc wiesz, jakby ciężko będzie cokolwiek z tym zrobić, bo jeśli chodzi o jakby same przygotowanie do porozmawiania jest dość ciężkie, przez fakt, że no, jak widzicie, same odcinki mają no, z 1,5 godziny niektóre, się na ten nowy, ten, który No to wyszedł. taki ten rekordowy to z No, gośćmi, to no. prawda. No właśnie, więc przygotowanie się do odcinka, który ma 1,5 godziny, no nie muszę mówić, że jest to no, ogromne wyzwanie, bo musiał się trzeba się do tego przygotować no, tygodniem, a jak nie tygodniami takiego materiału, który faktycznie ma mieć jakieś super nawiązania, ma mieć super merytorykę, no ogólnie ma to super wszystko wyglądać, bo wtedy ten program nie był takim programem, jak wiesz, jakby na spontanie. Bo te programy właśnie, które robimy, właśnie porozmawiamy, są takie spontanie. Też jest problemem to, że takie przygotowywanie do tych programów też. Oczywiście to nie tak, że my się w ogóle nie przygotowujemy, w sensie, że No tak. jakby zlewamy ten program, tylko bardziej chodzi mi o to, że żeby to tak zaplanować, żeby nie było po prostu jakichś powtórzeń, jakiś tam przycinek, to też wiadomo, myślimy o czym będziemy mówić, rozmawiać tak ogółem, ale ten programy tak naprawdę no, z założenia mniej więcej tydzień w tydzień miałyby wychodzić, więc to też by było dosyć czasochłonne.
A no, ja tutaj już niedługo studentem zostaję, więc też czasowo będzie gorzej od tego października u mnie zdecydowanie, więc no zobaczymy jeszcze jak to wyjdzie nam po prostu w kolejnych odcinkach, ale też wzięliśmy też uwagi do serca, że to co tam nam pisaliście w komentarzach czy na Discordzie i no, mamy nadzieję, że z każdym kolejnym odcinkiem po prostu będzie lepiej, że będziemy też z doświadczenia się uczyli po prostu. No, dokładnie i no, można tylko tyle sobie zdradzić, że jeden odcinek będzie taki naprawdę przygotowujący, że do jednego odcinka już teraz już przygotowuję. Też można powiedzieć taki specjalny odcinek, No, tylko. tylko że no, taki bardziej zabawowy, taki. Tak, taki bardziej for fun, nie taki. Tutaj z jakimiś takimi poważnymi tier listami, analizami, tylko bardziej takie, żeby się pośmiać, żeby po prostu community tak łączyć, żeby fajnie się po prostu działo. I no i ten faktycznie odcinek będzie przygotowany, no, już jest przygotowany przeze mnie, ale no, wtedy każda osoba musiała mi wtedy mieć czas. W sensie nie, że każda osoba z każdej drużyny, nie chodzi mi o to, tylko osoby, które właśnie zaprosimy i też Bartek musi być mieć czas i tak dalej. Tak, Wszyscy tak, musimy tak. mieć, więc. Musimy się zgrać po prostu wszyscy razem. Więc na pewno to nie, na pewno ten odcinek na pewno się nie pojawi za tydzień, na pewno jak już coś to za 2 tygodnie, nie? Jeśli Bartek już bardziej się tam Z uklimatyzuje. Warszawy będę nadawał z akademika. Dokładnie tak. Nie no. No faktycznie, nie no. No. Więc tyle możemy powiedzieć, że na pewno jeden odcinek będzie tak naprawdę dobrze przygotowany, przynajmniej tak mi się wydaje, że będzie. I taki bardziej zabawowy, nie? Więc raczej za tydzień się nie pojawi odcinek problemem, tak mi się wydaje. Ale za to właśnie chciałem do drugiego tematu przyjść, czyli do tego, że w sumie ja się tak jakoś dziwnie się czuję, ponieważ się czuję, że jest mało kontentu robionego. To się z mojej strony. Chodzi mi o bardziej taki kontent facebookowy, Twitterowy, że za mało daję. A powinienem więcej? Coś w tym stylu, bo to faktycznie przed niektóre posty mi gdzieś tam pouciekały, co się tam wyniki meczów, niektóre rzeczy mi się też pouciekały, czy tam powtórki. I wydaje mi się, że trochę za mało robię. Nie wiem, czy ty też tak jakby uważasz, że trochę mało w sumie z tego, czy ten cały tydzień był mało robiony w związku z ligą? Mi się wydaje generalnie tak, że jeżeli podsumowując ogólnie ligę, jeśli chodzi o standardy Amatoxic League, też te, które ja sam organizowałem, to moim zdaniem tutaj w White Escape najwięcej się dzieje, jeśli chodzi o powtórki, o odcinki, o posty. To zdecydowanie tutaj najwięcej się dzieje, najlepiej jest robiona ta liga, także lepiej od tych moich, które ja sam prowadziłem. Ale faktycznie ten tydzień no, wyszedł nam słabiej trochę. Ten ostatni tydzień, no ten ostatni, no. Ale nie uważam, aby to jakoś mocno się odbiło na samym całokształcie ligi. Też tutaj przychodziliśmy jakieś powtórki komentować i tak dalej, to wszystko było wysłane. Może ten stream, jeden dzień tam streama nam przepadł, ten weekend, no bo tam dużo meczy było przełożonych, więc to też nie było tak jakby zależne od nas, więc. Moim zdaniem faktycznie jest zauważalne to, że jest mniej robione, ale to nie jest jakiś duży problem. Jest to po prostu też spowodowane tutaj, jak wiadomo lub nie wiadomo, no tutaj po prostu życiem prywatnym i tak dalej. I no to się zdarza po prostu, zdarza się taki słabszy okres po prostu, ale. Uważam mimo wszystko, że i tak jest jak najbardziej w porządku. No, jakby od następnego tygodnia będzie troszkę. Ja się już przygotowałem kilka postów, więc pewnie tam powrócą już te. Bo niektóre posty już miały być wrzucone, ale nie zostały wrzucone. No, to jest właśnie ten brak czasu, że niestety trochę dobija to, że wracasz o 16-17 w domu i. No i już masz kilka godzin tak i musisz znów spać i wracasz, się idziesz do szkoły, tak, wracasz i znów jesteś o 17-16 w Tak. domu. I znów No i kilka ta godzin. choroba i tak dalej, to też swoje tam po prostu miało ten swój wpływ Niemniej, na.
Na pewno będę się starać dalej, na pewno, żeby ten następny tydzień być na pewno przygotowany bardziej, lepiej. Mam nadzieję, że też się stream będzie w sobotę i niedzielę. Chociaż już widziałem, że kilka meczów tam jest przekładanych, więc no lipa, ale no ale tak już jest w ligach, tak? Że wszystko, że te przekładanie są no oczywiste Tak, i to jest nie. niestety nieodłącznym elementem każdej ligi właściwie, że drużyny po prostu przekładają te mecze No tak, no. prędzej lub później. No to prawda, bo tak samo jak oni mają życie, tak samo jak my mamy życie, tak. I nie trzeba się takie ustosunkować, tak? Tak jakby jeszcze tak wchodząc w inny temat, to trzeba też troszkę porozmawiać o tym, że no niektórym osobom wydaje mi się, że się, powiem tak, mamy 2021 rok, nie? A niektórzy żyją jeszcze z 2018, 2017. A dlaczego tak mówię? Przez to, że nie wiem, czy jeśli byś na przykład napisał posta, nie? O tym, że robisz, powiedzmy, że robisz nowy projekt, nie? I robisz ligę do max jakiejś rangi, to zaczną ci pisać osoby. Jeśli widziałem takiego posta, chyba LDL tam widziałem. Jakieś tam były komentarze właśnie, że w sumie po co robić z max rangą, tak dalej, nie? I uważam, że trochę to jest krzywdzące dla amatorskiego podwórka, takie mówienie, że po co coś robić, nie? Po co jakby spełniać jakby swoją pasję, po co to robić, nie? Jakby wydaje mi się troszkę to krzywdzące przez fakt, że to już nie jest 2017 rok, 2018 rok, gdzie takie faktycznie były takie problemy. Bo po co to robić, tak dalej, i tak dalej. No i faktycznie, no wtedy tam mało lig było, tak naprawdę. Było z Tak, kilka tak. lig w 2018, 2017, jak to ogólnie wyglądało. Bo my jesteśmy ogólnie z takich, właśnie, no z kadencji, no ogólnie jesteśmy z takiego roku, właśnie, że pamiętamy te starsze czasy amatorskiego Tak, z podwórka. weteranów taki. No. Dokładnie tak. I właśnie mamy 2021 rok, a nadal osoby piszą, nadal. W 2018, 2018 nadal to pisali i nadal piszą to teraz. Dlaczego, po co są robione takie ligi? Więc ja bardzo łatwo mam na to odpowiem. Są po to, żeby promować osoby, które są w lidze, czyli tak, komentatorów, grafików, ci, którzy piszą posty, zawodników, trenerów, analityków, każdego, kogo się da. To nie jest tak, że nie wiem, liga ma siebie sama promować. Oczywiście, jeśli na przykład promujesz, nie wiem, komentatora, tak? Promujesz zawodnika albo daną drużynę, to promujesz też siebie, to jest oczywiste, tak? Jak promujesz jakiś post i tak dalej, to oczywiście, że też promujesz siebie. Tylko jeśli jakaś liga promuje tylko i wyłącznie siebie, to moim zdaniem robi to trochę źle. Bo jeśli promuje tylko i wyłącznie siebie, ja nie promuję zawodników i tego, i ogólnie całej otoczki ligi, takiej wokół, to uważam, że to jest wielki błąd. Nie wiem, czy tak samo uważasz, czy jak na to patrzysz, na takie ligi, które patrzą Ja tylko na siebie. generalnie odniosę się też najpierw do tego, jak to wygląda, jak to kiedyś właśnie wyglądało. Tutaj, no muszę przyznać, że taka nasza amatorska scena, jeśli chodzi o te ligi, LoLo z ograniczeniem rank się bardzo mocno rozwinęła. No bo kiedyś tak naprawdę, z tego co pamiętam, oczywiście tutaj mogę się mylić, był taki Whitex Cup, to była jedna taka liga, była kiedyś tam Tawerna i było SV jako stara LCL, ale to były takie jakby wszystkie trzy były oddzielne, jakoś tak nie współpracowały między sobą. Teraz natomiast tutaj się pojawiło więcej nowych lig, między innymi Summoners Cup jakiś, BESLiga, VCL, Hype. LDL, Hype. Tak, tutaj powstało bardzo dużo tych lig, też my też zaczęliśmy tak bardziej, jeśli chodzi o organizatorów, między sobą współpracować. I faktycznie ta scena teraz wygląda zupełnie inaczej niż wyglądała te parę lat temu, kiedy była tak naprawdę jedna liga do grania i tylko co sezon drużyny się praktycznie nie zmieniały. Nie przychodziły może dwie, trzy nowe drużyny, ale tak naprawdę większość było
tych samych. No tutaj teraz bardzo się rozwinęła ta scena i smukwy były zawsze. To osoby, które tak. smukwowały zawsze były, ale my też jako organizatorzy cały czas udoskonalaliśmy też nasze jakby taką obronę, takie ja to nazywam systemem takim antysmukwowym. I na przykład mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że faktycznie też kiedyś grałem w takich ligach i wykrywaliśmy te ligi, więc no jeśli pojawiały się smukwy, no to były słabe, bo na przykład z chłopakami, których dobrze znałem, wiedziałem, że mieścili się w tym limicie, oni wykrywali to, więc no tutaj myślę, że ma sens, mają sens przede wszystkim takie ligi. Gracze, którzy chcą sobie pokrać tak bardziej for fun, nie tryhardują, nie są też na poziomie semi-pro, mogą sobie po prostu pokrać, poczuć ten smak competitive, fajnie się bawić. Niektórzy mogą się właśnie wybić, no właśnie, nie? Żeby przyjść wyżej i wracając do tego, no to uważam, że faktycznie to jest najważniejsze, bo takie ligi są przede wszystkim tworzone dla graczy. My jako administracja nic z tego nie mamy. Ja sam mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o czas, to bardzo dużo czasu poświęciłem, czy to SV, czy to Hype, czy to też Whitex Cupowi, czy tam też w innych ligach też czasem pomagałem. Jeśli chodzi o pieniądze, to też z takich lig w ogóle nie ma zarobku, więc to też samemu też się często dorzucałem do jakichś nagród, żeby po prostu bardziej to uatrakcyjnić. Z tego też nie ma żadnego zysku. No tak naprawdę to większość jest zrobione tak naprawdę od graczy dla graczy, można powiedzieć, od tak dla community, więc no tutaj wiadomo, jeśli ktoś by chciał siebie wypromować, jakaś liga miałaby służyć promocji, czy to siebie, czy to po prostu jakimś tam konkretnym osobom znajomym administracji, to okej, okay, jest to decyzja tych osób, ale raczej wydaje mi się, że ciężko może z tym być, jeśli chodzi o to, żeby się tak wybić na tym. Jako organizator bardziej chyba najłatwiej wbić się albo komentatorom, albo właśnie graczom, więc no to do nich są głównie skierowane te ligi. No. Ale też nie chcę tutaj jakoś zlitować, jeżeli ktoś by chciał, to tutaj okej, to jest po prostu decyzja tej osoby, jeśli też tworzy coś dobrego, nie można tego umniejszyć, więc tutaj no okej, po prostu. No zgadzam się sobie, to prawda. I no jakby nie wiem, i dlatego właśnie dziwi mnie fakt, że wiesz, jakby no ogromny jest jakby, no jakby to powiedzieć, kurde, zapomniałem sobie. Może zdziwienie, ja bym powiedział, że po prostu niektórzy gracze, ci lepsi na przykład, po prostu dziwią się, bo dla nich jest to takie jakby pierwszy raz takie spotykają. Dla mnie, czy dla wielu graczy, których pamiętam, z którymi też grałem w Tkurzynach, no to my już jak zaczynaliśmy, no to naprawdę mija nam już rok, może dwa tych różnych sezonów, tych różnych lig, które nowe drużyny powstawały, odchodziły i ta scena już długo, długo dla nas istniała, a dla właśnie takich nowych graczy, tych lepszych, którzy dopiero dowiadują się o takim, mogą się po prostu dziwić. Tak mi się wydaje po prostu, że nie wiedzą, że taki pomysł się po prostu już kiedyś w miarę udał. To prawda. I właśnie, no wiesz, no lata mijają, tak? Zmiany są ciągłe. I wydaje mi się, że z jednej strony na lepsze, oczywiście na lepsze, bo mamy więcej lig, tak? Mamy osoby, które są uczucia administratorów, które jakby wspierają inne ligi, tak? I ogólnie jest taka współpraca pomiędzy wszystkimi, można tak powiedzieć. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, to dostanie ją. Ale też jest troszkę taki minus, jeśli chodzi o... Znaczy nie chcę tutaj... nie chcę mówić, że w tej lidze, czy tamtej, ktoś jest zły, czy coś tam. Tylko uważam, że nastawienie graczy, tych nowych, którzy właśnie przychodzą, jest właśnie na minusie. Bo właśnie plusem jest właśnie tym, że jest dużo lig, administratorzy jakby wspierają siebie, ale minusem jest fakt, że gracze, którzy przychodzą, ci nowi,
mają dość dziwne nastawienie do ligi, że ta musi być idealna wręcz. Nie chodzi tutaj, że wiesz, kilka razy może popełnić błąd. Oni, ci nowi gracze, którzy przychodzą i właśnie mają takie nastawienie, że liga musi być idealna, taka pod nich i tak dalej, że musi to być totalne cudo, nie? No, takie myślenie jest bardzo szkodliwe. Nie tylko dla siebie, dla ogólnej ligi, ogólnych ludzi, którzy pracują właśnie w tej lidze, ale też dla innych graczy, którzy chcą na przykład przyjść do takich lig. Jest bardzo szkodliwe myślenie, że takie ligi muszą być idealne ogólnie muszą robić tą otoczkę tak naprawdę, nie? Nie mogą popełnić żadnego błędu, bo muszą być idealne. Coś w tym stylu i wydaje mi się, właśnie takie nastawienie graczy jest, no, jak już mówiłem, jest bardzo szkodliwe i... przez kilka lat temu, nie wiem czy pamiętasz, takich nastawień nie, co ja gadam, takiego nastawienia nie było, po prostu. Bo nastawienie typu, no, gramy for fun, i tyle, nie? Nie liczyły się pieniądze, nie czuła się jakaś tam promocja, ale nie aż w takim dużym stylu, nie? Czuło się granie z kumplami, tak jak grało Defenders Team na przykład. To coś tylko właśnie coś w tym stylu, nie? Że gramy for fun i na tym nam zależy, nie? Ale ci nowi gracze, którzy właśnie przychodzą, mają takie właśnie nastawienie, że no, oni są bogami są, że oni są najlepszymi graczami i mają takie właśnie dziwne nastawienie. Nie wiem dlaczego też tak się zmieniło przez lata, jakby. To jest największy minus, jeśli chodzi o amatorską scenę, że gracze tak bardzo mają taką nastawienie na lig jest właśnie takie, że muszą być idealne i że mają, że są, uważają się na przykład za bogów, coś w tym stylu, nie? Gracze oczywiście, że pokonują każdego i tak coś w tym stylu, nie? A takich graczy niestety jest coraz więcej i jest trochę mi przykro, jakby na to patrząc, bo jeśli ja patrzę na poprzednie lata, to widziałem zabawę widziałem. Widziałem zaangażowanie w drużynę, widziałem. Też widzę zaangażowanie, ale widziałem taką większą zabawę, nie w tym wszystkim. No, wiesz co chodzi, nie? Taką dużą zabawę, żeby po prostu się bawić. A teraz troszkę widzę jak bardziej takie właśnie nastawienie nie aroganckie, bardziej takie ego, nie? Że wybucha niektórym ego i są toksyczni. No, uważam, że to jest, po prostu to jest regres w stosunku do zawodników. Czy nie mówię, że wszyscy są tacy, nie? Uważam, że takich graczy było po prostu o wiele mniej, a wręcz praktycznie ich nie było w poprzednich latach. Przynajmniej tak patrząc tylko na Writers' Cupa, nie wiem, czy tam w innych ligach tak, też tak było, ale jeśli mówimy o stricte Writers' Cupie, to takich ego top graczy, którzy myślą, że są bogami, że idealna będzie liga, tak dalej, coś w tym stylu. No, nie było, nie? Tak przynajmniej sięgając pamięcią. A przez ten trzeci sezon, czy obecny troszkę, niestety tych ludzi się pojawia. I w sumie nie wiem, co się co się stało. Nie wiem, co się stało, dlaczego tak się w ogóle stało, że taki troszkę regres jest u niektórych graczy. Nie wiem, czy masz takie samo nastawienie, czy może inaczej na to patrzę. Ja wiem, że mam porąbaną ideologię i inaczej jakby na to patrzę, ale jakby patrząc właśnie tylko i wyłącznie na Water Skapa, to uważam, że to troszkę minus jest. No, rozumiem, co tutaj przedstawiłeś. No tutaj ja generalnie troszkę się zgadzam, faktycznie, troszkę się zgadzam. Tutaj przede wszystkim my jesteśmy na amatorskiej scenie i jak sama nazwa wskazuje, jesteśmy też amatorami, jeśli chodzi o graczy, komentatorów, o organizatorów, o wszystkich, więc też tak naprawdę bardzo ważne jest też wybaczanie nam różnych błędów i tak dalej, które też często popełniamy. Czy też nie chcę w drugą stronę też powiedzieć, że my oczywiście chcemy to zrobić na, wyrażę się brzydko, na odpierdol, czy po prostu bardziej chodzi o to, żeby, że faktycznie może teraz jest takie bardziej roszczeniowe podejście, tym samym
nie dając nic od siebie za dużo. Ale czy kiedyś było lepiej? Tak mi się wydaje, że faktycznie kiedyś jak tam w SV grałem, to było tak, że było tak z 5-6 drużyn takich stałych, które były zawsze co sezon. I faktycznie my byliśmy fajnym, zgranym community, tak bez praktycznie większych spin, jeśli o to chodzi. I zazwyczaj te nowe drużyny się niezbyt tak klimatyzowały. Tak. Też takie wprowadzały swoje albo toksyczne zachowanie, albo tam jakieś takie jakieś, no po prostu niefajnie się czasem zachowywali. Faktycznie tak było, że tam sezon na sezon nowe drużyny dochodziły. Niektórzy, naprawdę niektórzy gracze byli bardzo fajni, zostawali tak z nami na dłużej, tam się tworzyły nowe drużyny i tak dalej, do administracji dochodzili. No ciężko powiedzieć. Być może faktycznie jest tak, że troszkę teraz się community pogorszyło, na pewno się zmieniło. Jeśli chodzi o moją taką starą drużynę, no to tam już praktycznie ja z tej naszej starej piątki, tylko ja już jestem aktywnym graczem, czy aktywnie tutaj siedzę po prostu w amatorskim podziemiu. No faktycznie może jest i tak też my uważam, że no dużo też jakby dajemy od siebie, więc też te nasze błędy trzeba po prostu jakoś tam wybaczać, żeby to fajnie po prostu funkcjonowało. Jeśli chodzi o tego Whitex Gapa, to uważam, że jeśli chodzi o takie aktywniejsze community, to jest w miarę fajnie. Może ja też nie zetknąłem się z takimi zachowaniami, z którymi ty się zetknąłeś, ale uważam, mi się podoba, że tutaj są tam fajne drużyny, no tam też gracze jakieś memy tworzą sobie, coś tam na Twitterku zapostują, to jest spoko. To jest fajne, że tak tam taka zdrowa, sportowa atmosfera, żeby tam jakąś rywalizację przed meczem podkręcić. To jest spoko, a takich toksycznych zachowań na pewno się zdarzają, zdarzały. Myślę, że dalej, no na pewno będą się dalej zdarzały, a czy jest ich więcej? No faktycznie jest możliwe, że tak jest. Ciężko mi się na ten temat wypowiedzieć, tak. Też mnie zaskoczyłeś tym pytaniem trochę, więc też nie byłem tak przygotowany na taką jedną spójną odpowiedź, że tak powiem. Musiałem teraz myśleć nad tym, ale no tak, tak. Rozumiem. Tak. Chcesz się powiedzieć? Nie, tylko tak to, co mówiłem wcześniej. To... No, okej. Bo... Tak właśnie miałem takie, no właśnie na myśli takie właśnie pytanie, żeby może coś w tym stylu ci zadać, bo faktycznie, jeśli tego wiesz, bo okej, lata się zmieniają i ciągle coś się zmienia, tak? Można tak powiedzieć. Może to w mojej drużynie, byłem w Kaciuszkach na przykład, taka drużyna w ogóle nie była w ogóle chyba nawet na amatorskim podwórku, po prostu sobie graliśmy coś w stylu flexy, ale już te osoby już nie grają w ogóle tak naprawdę. Też zostałem w sumie sam i to jest właśnie przykre, że ludzie już, ci stary z starszej daty, mówię tu o kilku latach, coś typu 2 lata temu, 3 lata temu, nawet 4, już nie grałem w LoL'a i w sumie to przykre, że taka nostalgia aż przychodzi, nie? Taka nostalgia, tak, że tak. Że fajnie byłoby może coś tam zreaktywować, coś tam w tyłu. Fajnie było coś tam pograć. Faktycznie. Tak, jeszcze tam z takimi drużynami jakieś zebrać się jeszcze kiedyś, no tak, tak. No, coś typu, nie wiem, Defenders Team, One for All, Turbo Mission były też. No. Silence było chyba tam stare. A to Luni nadal. 7 Blue. A Luni nadal jest. O. No chyba Luni był w stylu więcej, pamiętam. Ale są jakby pamiętne czasy i bardzo fajny. Tak. Fajnie mi się wspomina w ogóle. Hydrasik to przy ADC Whitex Cupa na przykład. No legenda, nie? Jegliśnie. legenda. Pozdrawiamy oczywiście. No to jakby dużo jest takich można powiedzieć w cudzysłowie, że legend, bo w cudzysłowie, bo
Bo jednak rzeczywiście sporo zrobiły, jeśli chodzi o amatorskie podwórko. Taki na przykład mapa. Może można się śmiać, ale no, rzeczywiście mapa już jest. Od ilu czasu już jest na tym amatorskim podwórku, ile gra już. Tak samo jak Clooney, tak? No już grał na zwalę, grał, jak tego co pamiętam. Nie wiem, pamiętam, to było 2 lata temu może. No nadal tu jest, tak? Nadal wspiera ligę, nadal pomaga. Hydrastik był, no, może Hydrastik już w sumie nie pomaga lidze, zostawił to. A to nie pozdrawiamy jednak. Nie pozdrawiam. Nie no, ale rzeczywiście bez nich. Nie, ja tam z Gasikiem jeszcze czasem flexy zakręt, on wie, że żartuję. Oczywiście, nie, jakby wiesz, pomimo że już nie pomaga ligi, nie pomaga w lidze, to jednak duże piętno zostawił, nie? Jakby gdyby nie on, to nie zacząłbym pracy jakby z grafiką. Jakbym nie robił grafiki, to bym nie był w Watescapie. Jakbym nie był w Watescapie, to nie byłem tutaj. Czyli jakby wiesz, moja jakby, można powiedzieć w cudzysłowie, kariera bycia organizatorem, to zaczęła się właśnie od Hydrastika. Dlatego uważam go, zawsze będę go uważał za taką legendę, taką można powiedzieć, bo no dużo mi dał, tak? Dużo mi dał otwartej ręki i przy nim mogłem jakby pracować przy lidze, nie? I wtedy tam zgarniałem doświadczenie. Więc Tak, no wielu było tutaj takich graczy, którzy po prostu byli rozpoznawalni podczas tego, jakoś tam się angażowali po prostu w community, jakoś tam, a to coś tam pisali, coś tam ten i po prostu zostali tak zapamiętani i do teraz aż co tak, aż też mnie taka nostalgia wzięła tam jakąś SL Ligę, LCL-a mi się czasy poprzypominały, no. o, prawda. Tak było. No i co mogę tyle powiedzieć? No, bo jak wiesz, jakby nie wiem, ja już coś mi daje, że Hydrastika Luniego, czy Mapę, czy inne słowo typu dla Nikos, ogólnie cały Defender Team, można powiedzieć, One for All, będę sobie odpowiadać chyba do końca życia już, nawet kiedy już przestanę grać w ligę. W sumie już przestałem sobie grać w ligę, dużo już nie gram, gram praktycznie same ramy. I praktycznie już nie gram w tą ligę. Nie gram w sumie już takie zbytnie gry, tylko jak widać, tylko organizuję ligę. I na tym się skupiam aktualnie, więc no, powoli już też zaczynam być tą osobą, jakby w moim gronie, tak jakby też, nie? Czyli moi znajomi już nie grają w ligę i w sumie też już nie, zaczynam już nie grać w ligę, nie? Więc już zaczyna się troszkę robić no nie fajnie, nie? Bo jednak mam dużo fajnych wspomnień z ligą. Nie tylko mówię tutaj o Watch Cupie, ale mówię tutaj oczywiście o Lidze Legend. Granie tam flexów, granie rankedów z kolegami, tak, tego typu, nie? I trochę to się zaciera, bo faktycznie już powoli kończę grać tak naprawdę ligę. I mało grałem. Ale wspomnienia wciąż będą i nigdy no nie znalazłem, nie? Tak naprawdę. I to w sumie tyle ode mnie. Nie wiem, czy Bartek chciałby coś dodać od siebie? No, ja to w sumie mogę dodać taką ciekawostkę, że ja właśnie przez Ligę Legend, przez jedną z drużyn tutaj kolegów takich poznałem, którzy ja mieszkam sobie tutaj w Gadzyniu Podlaskim na województwie lubelskim, a w wakacje pojechałem sobie do Kołobrzegu, tam spotkać się z Konradem i Jakiem między innymi. O. Też spoko taka opcja przez Ligę Legend, też się kiedyś poznaliśmy przez Hype Ligę tam, przez SV i tak wyszło, że pojechałem pół Polski pociągiem i no fajnie. Liga. Tak właśnie mamy nadzieję, że tak liga będzie bardziej łączyć niż dzielić. Wiadomo, czasem będą dramy, jak na pewno starzy gracze SV wiedzą o czym mówię. Jak to na grupie na Messengerze po każdym meczu było omówienie meczu, że ten przeciwnik był fakciarzem czy coś w tym stylu. I no ciekawie było, chociaż ciekawie było. Miało to swój klimat, zdecydowanie. No, chyba tyle. No, coś się zaczyna, ale też coś się kończy, tak jak ten odcinek. Ale skoro mi powiedziałem. Nieważne. No tyle w sumie od nas. To, co chcieliśmy tak jakby powiedzieć z naszej Tak, perspektywy. taki. Iluźny odcinek.
pogadankowa o Takie lidze. przemyślenia nostalgiczne trochę. No. I o tym smurfingu też wspomnieliśmy. Taki, Co no, innego. króciutki odcinek bardziej. A, dokładnie tak. Więc to tyle od nas. Pozdrawiam Was i do zobaczenia w Tak kolejnym jest. odcinku. Dziękujemy za oglądanie. Pozdrawiam.